Grzegorz, uspokój się! Co ty, inflacja jesteś, że zeżrzesz wszystko? No, i ciebie też! A i twój kredyt hipoteczny! Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie powiem, jak inflacja wpływa na twój kredyt hipoteczny, a na końcu dowiesz się, dlaczego pomimo tak wysokiego WIBOR-u i tak wychodzi się na tym dość dobrze. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zacznijmy zatem od definicji, a mianowicie inflacja, najprościej mówiąc, jest to utrata wartości pieniądza w czasie. Czyli jeśli inflacja wynosi po sierpniu 2022 roku 16,1% w skali roku, to znaczy, że coś, co rok temu kosztowało 100 zł, dzisiaj średnio kosztuje właśnie o 16,1% więcej, czyli 116 zł i 10 groszy. Mówię oczywiście średnio, ponieważ znajdą się zapewne produkty, które będą kosztować na przykład aż 140 zł, a pewnie są takie, że cena nawet spadła na przykład do 95 zł. Długo też moglibyśmy dyskutować, czy inflacja liczona jest w poprawny sposób i czy przypadkiem nie wynosi ona teraz na przykład 20 lub więcej procent. Jednak to jest temat na oddzielny odcinek. Zacznijmy od tego, czy podczas inflacji rośnie nam kwota kredytu. Odpowiedź brzmi, że teoretycznie nie, ponieważ jeśli zostało wzięte na przykład 300 tysięcy złotych kredytu, to po roku będzie mniej niż 300 tysięcy złotych, ponieważ część zostanie spłacona. Jednak powiedziałem teoretycznie, ponieważ przy wzroście inflacji rosną stopy procentowe, a przez to rośnie również WIBOR. Zatem jeśli masz kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu, to Cię to dotyka w postaci wyższej raty. Zobaczmy to może na przykładzie. Powiedzmy, że kredytu w 2021 roku było wzięte 300 tysięcy złotych i kredyt był na 30 lat. W sierpniu 2021 roku WIBOR wynosił około 0,25%, co widzisz na żółto. Załóżmy, że marża była 2%, więc łączne oprocentowanie jest 2,25%, co widzisz na niebiesko. W takiej sytuacji rata wynosiła około 1146 zł, co widzisz na zielono, a odsetki w tej racie, co widzisz na czerwono, stanowiły 562 zł i 50 groszy. Minął rok i rozważmy dwa scenariusze. Jeden w środkowej kolumnie, gdzie inflacja wynosiłaby 3%, oraz drugi obecny w prawej kolumnie, gdzie inflacja wynosi 16% w skali roku. W zielonej kolumnie przy niższej inflacji powiedzmy, że WIBOR wynosiłby 1%. Zatem po dodaniu 2% marży oprocentowanie byłoby 3% w skali roku, czyli rata wynosiłaby około 1264 zł, z czego odsetki to 750 zł. Zatem przez cały rok do banku w postaci odsetek oddalibyśmy 12 razy 750 zł, czyli 9000 zł. Obecnie jednak mamy scenariusz z kolumny czerwonej, gdzie WIBOR wynosi 7%, przez co oprocentowanie urosło do 9% w skali roku. Stąd rata wynosi około 2413 zł, a odsetki aż 2250 zł. Zatem w ciągu roku do banku oddamy nie 9 tysięcy złotych, a aż 27 tysięcy złotych odsetek. Widać więc, że inflacja nie podniosła samej kwoty kredytu, ale dołożyła nam 18 tysięcy złotych dodatkowych odsetek. Za moment policzymy, co będzie, jeśli WIBOR wyniósłby nie 7, a 14% w skali roku. Ale najpierw rozważ proszę subskrypcję tego kanału i dołącz do naszej społeczności kilku tysięcy osób, bo dzięki temu YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy, jak to tylko możliwe. Jeśli WIBOR byłby nie 7, a 14%, to odsetek byłoby aż 48 tysięcy złotych, więc jeszcze o 21 tysięcy złotych więcej niż przy obecnym WIBORze. Trzeba także wspomnieć, że mamy przecież jeszcze ustawowe wakacje kredytowe, więc odsetek będzie znacznie mniej niż wspomniane wcześniej 27 tysięcy złotych. Tak swoją drogą, to tutaj oraz w opisie tego filmu znajdziesz nasz film o wakacjach kredytowych,
który z tego co wiem jest najczęściej oglądanym filmem o wakacjach kredytowych na polskim YouTubie i ma już ponad 60 tysięcy wyświetleń. Jeśli z kolei kredyt był brany przed tymi wzrostami WIBOR-u i masz stałe oprocentowanie, oczywiście na 5 lat, to Twoja rata na razie nie wzrosła. Wspomnę też, że ponad 70% naszych klientów w 2022 roku wybrało oprocentowanie stałe, więc nie mają teraz problemu z wyższą ratą. Pozostali albo niestety nie mogli, albo nie chcieli wybrać takiej właśnie opcji. Stąd jeśli Ty myślisz o kredycie hipotecznym, to w opisie tego filmu na dole oraz na jego zakończeniu masz kontakty do naszych specjalistów. A na naszej stronie internetowej jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. Dodam też, że jeśli obecnie myślisz zmienić swoje oprocentowanie na stałe w istniejącym już kredycie hipotecznym lub też myślisz wziąć nowy kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem, to tutaj oraz w opisie tego filmu nagrałem właśnie taki odcinek, gdzie wyjaśniam, kiedy się na taki krok zdecydować, ponieważ nie jest to takie jednoznaczne. Za chwilę powiem więcej o inflacji, ale jeśli do tej pory ten film Ci się podoba, to zostaw mi proszę lajka. W ten sposób zobaczy go jeszcze więcej osób. Wracając zatem do tematu inflacji, to zauważmy jednak, że obecnie inflacja wynosząca 16,1% jest znacznie wyższa od WIBOR-u, który wynosi nieco ponad 7%. Jakie zatem ma to konsekwencje? Ano takie, że oprocentowanie kredytu, czyli WIBOR plus marża banku, wynoszą obecnie przy zmiennym oprocentowaniu około 9% w skali roku, ale inflacja z kolei dewaluuje wartość kredytu w tempie 16,1% rocznie. Zobaczmy może to na naszym przykładzie. Odsetki zaznaczone na czerwono, dla przypomnienia, wynoszą 27 tysięcy złotych, ale po roku owe 300 tysięcy złotych jest już realnie warte około 258 tysięcy 400 złotych, co widzisz na zielono. Zatem 41 tysięcy 600 złotych kredytu nam niejako wyparowało. Dla ciekawych, obok wzór, jak to policzyłem i może teraz również wyjaśnię, dlaczego nie można we wzorze odjąć tych 16,1%. Bo gdybym tak zrobił, to wtedy przy inflacji na przykład 100% kredyt powinien zniknąć. A przecież inflacja na poziomie 100% oznacza, że wszystko jest dwa razy droższe. Więc jeśli wartość kredytu się nie zmieni, to wtedy zgodnie z naszym wzorem znika tylko jego połowa. Zatem wniosek, jaki płynie z tego filmu, jest taki, że obecnie inflacja szybciej zjada Twój kredyt hipoteczny, niż kosztują Cię wszystkie odsetki. W dodatku jeszcze jak skorzystasz z wakacji kredytowych, to różnica ta będzie jeszcze większa. Zdradzę też, że w przyszły czwartek o 12 będzie taki dosyć śmieszny odcinek, jak inflacja wpływa na rynek nieruchomości i zastanowimy się, jaki jest najlepszy moment na zakup nowego mieszkania czy też domu, posiłkując się kredytem hipotecznym. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strach nie inwestuj.